Najważniejszą wartością w życiu dla mnie to jest szacunek dla drugiego człowieka, marzenia, które przekształcą cele, a potem je realizuję. I myślę, że trzecią rzeczą, to jest tak naprawdę ona jest połączona z tymi dwoma pierwszymi, więc czynienie tego, co jest dobre, bo dobro zawsze wraca. Ale myślę, że tutaj jest jedna najważniejsza, szacunek dla drugiego człowieka. Wtedy, kiedy okazujemy szacunek drugiemu człowiekowi, wtedy, kiedy doceniamy jego pracę, potrafimy powiedzieć dziękuję, potrafimy powiedzieć przepraszam. To są dwa dla mnie najważniejsze słowa. Nie miałam jednego autorytetu sportowego. Ja uważam, że każdy człowiek nas czegoś uczy, od każdego człowieka czegoś się uczymy. Więc w związku z tym czerpałam bodźce od różnych sportowców i od różnych ludzi, które spotykałam na swojej drodze. Więc myślę, że nie mogę powiedzieć o jednej osobie. Oczywiście Jan Paweł II był osobą, która mnie inspirowała, ale pod względem sportowym to każdy nie ma idealnego sportowca, dlatego od każdego trzeba czerpać jak najwięcej.